Dzień dobry. Witam serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem po raz kolejny jest profesor Mirosław Matyja, koordynator merytoryczny projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej lub bezpośrednio.pl. Będziemy rozmawiać o szwajcarskim federalizmie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam pani redaktor. Witam słuchaczy. Zapowiedziałam już właśnie, że będzie o tym szwajcarskim federalizmie, ale zanim przejdziemy do tego szwajcarskiego federalizmu i powiązanej z tym demokracji bezpośredniej, referendach i inicjatywie obywatelskiej, chciałam tak w ogóle zapytać o to, czym jest federalizm. O ile myślę, odróżniamy w miarę państwa federalne od unitarnych. Tutaj się głównie zastanawiam, jak odróżnić państwa silnie zdecentralizowane państwa unitarne od państw federalnych. Unitarzy i federacja to już jest temat prawie tak stary jak polityka. No cóż, państwo unitarne, ta forma tego państwa, ona się charakteryzuje jednolitością, prawda? Wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne, te lokalne samorządy, które wchodzą w skład tego państwa unitarnego, są tak samo zorganizowane. I one są podporządkowane organom centralnym. Te organy centralne, one decydują właściwie o funkcjonowaniu samorządów. Tylko że jak mówimy o państwie unitarnym, to musimy zawsze brać pod uwagę fakt, że istnieją dwa modele tego państwa unitarnego, czyli ten unitaryzm scentralizowany, który już właściwie idzie w kierunku dyktatury, a więc chodzi mi o taki system państwa, gdzie właściwie rząd centralny, organy centralne wyznaczają lokalnych urzędników, lokalnych matadorów, czyli z góry na dół, i gdzie ten urząd centralny sprawuje absolutnie zwierzchnią władzę nad organami regionalnymi. Natomiast ustrój unitarny zdecentralizowany z kolei, on występuje właściwie w tym wypadku, gdy organy lokalne są formowane niezależnie od organów centralnych, czyli od rządu, i istnieje w miarę dobrze rozwinięty samorząd terytorialny o znacznych kompetencjach. Tylko problemem jest to, że te kompetencje nie zawsze są do końca dobrze zdefiniowane. Władza centralna w takim systemie unitarnym, zdecentralizowanym, to jest ciekawe, ona sobie zastrzega prawo do podejmowania najważniejszych decyzji. Czyli tutaj występuje pewna niejasność podziału kompetencji, szczególnie chodzi mi tutaj o kwestię podatkową, bo to nie jest jasne, czy samorząd ma swoje własne środki, czy te środki otrzymuje od tak zwanej góry. Ustrój unitarny, zdecentralizowany, to mi trochę przypomina dorosłe dziecko, które mieszka jeszcze w domu u rodziców i które czasem coś zarobi, ale ma swoje kieszonkowe. Czyli raz jest samodzielne, raz nie jest samodzielne. I to jest ten paradoks. Natomiast federacja, tutaj podział kompetencji jest jasny. To jest państwo związkowe, federacja, którego części dysponują znaczną samodzielnością gospodarczą, prawną i w miarę możliwości ograniczoną samodzielnością polityczną. Spontanicznie takimi federacjami są Niemcy, na przykład Austria, Stany Zjednoczone, oczywiście Szwajcaria. W ramach federacji mamy do czynienia, to jest ważne, z jasnym, klarownym podziałem kompetencji między władzą centralną i władzami lokalnymi. Czyli krótko mówiąc, unitaryzm, cechą charakterystyczną unitaryzmu to jest proces decyzyjny, który przebiega z góry na dół. Natomiast federacja charakteryzuje się procesem podejmowania decyzji z dołu do góry. Ale szczególnie istotny jest ten podział kompetencji. Dlatego na przykład jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, to łatwiej jest ten typ demokracji rozwinąć w ramach federalizmu niż w ramach systemu unitarnego, obojętnie czy to jest system scentralizowany czy zdecentralizowany. Niemniej jednak
federacja bardziej sprzyja rozwojowi demokracji bezpośredniej. Szwajcaria Czyli na właśnie. przykład jest na wskroś krajem federacyjnym, chociaż w przeszłości była przez długi czas konfederacją. Konfederacją, tutaj nie chcę komplikować sprawy, ale trzeba wytłumaczyć, co to jest konfederacja. Konfederacja to jest związek państw, który jest oparty na umowie międzynarodowej w celu prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej albo w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej i państwa pozostają w ramach konfederacji suwerenne. Natomiast w ramach federacji te części, czyli te regiony czy części państwa, jak na przykład Landy w Niemczech czy kantony w Szwajcarii, one oddają część tej suwerenności na rzecz organów centralnych, na rzecz organów wyższych. Tutaj ciekawostką jest na przykład, jaką dygresję można nawiązać do kwestii Unii Europejskiej. Czym jest Unia Europejska? Czy to jest konfederacja? Czy to jest federacja? Czy, powiem prowokacyjnie, czy to jest system unitarny zcentralizowany, ponadnarodowy? Nie, to trzecie nie wchodzi w grę, ale w ramach Unii Europejskiej obserwujemy przejście od konfederacji państw do federacji, dlatego że różne polityki, różne dziedziny życia w ramach Unii Europejskiej, one są przekazywane na szczebel unijny, na szczebel, powiedzmy kolokwialnie, brukselski. Stąd widzimy to przechodzenie w ramach Unii Europejskiej z konfederacji na szczebel federalny i w ramach tego procesu państwa członkowskie coraz więcej swojej suwerenności oddają wyżej, na wyższy szczebel, na szczebel unijny, przestają być w pełni suwerenne, przestają być w pełni, powiedzmy, nawet niepodległe. Widzę tutaj, że sam temat tego, czym jest federacja, czym są państwa unitarne, już budzi naprawdę polek do dyskusji i do rozmowy, bo mnie kusi teraz o zapytanie tego, jak to wygląda w przypadku Polski. Czy według pana Polska jest tym krajem niezdecentralizowanym, unitarnym, czy na tyle zdecentralizowanym, że jest tym dzieckiem mieszkającym jeszcze z rodzicami? Według mnie Polska jest krajem, posiada ustrój unitarny, zdecentralizowany, dlatego że te organy lokalne są formowane niezależnie od rządu i istnieje dobrze, w miarę dobrze rozwinięty samorząd terytorialny, o w miarę dobrych rozbudowanych kompetencjach, chociażby referendum lokalne, czy to funkcjonuje lepiej czy gorzej, to tutaj można by bardzo długo dyskutować na ten temat. Niemniej jednak najważniejsze decyzje są zastrzega sobie władza centralna, czyli samorząd nie może decydować o wszystkim, nie może decydować w pełni o swoich sprawach lokalnych, dlatego że ta ingerencja państwa, ingerencja organów centralnych jest widoczna, ona istnieje. I tutaj jest, powtarzam, kwestia podatkowa, ona nie jest w pełni jasna, kompetencje nie są w pełni uregulowane, ten podział kompetencji nie jest uregulowany, dlatego możemy właściwie w tym wypadku, w wypadku Polski, mówić o ustroju unitarnym, zdecentralizowanym i to potwierdza. To, że Polska jest państwem unitarnym, to jest fakt i to jest zapisane w Konstytucji, bo w artykule trzecim polskiej Konstytucji jest zapisane, że Polska jest państwem jednolitym. Jedno zdanie. To się wywodzi z tego, że Polska jest państwem jednorodnym, etnicznie, pod względem religijnym i tak dalej. Przynajmniej tak było w czasie, gdy powstawała polska konstytucja. Teraz to się trochę zmieniło. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kwestię polityczną, to Polska jest jak najbardziej państwem unitarnym z tendencjami zdecentralizowanymi. Bo jakbyśmy mieli, znaczy, niektórzy uważają, że to jest system scentralizowany i tutaj by można dyskutować. Niemniej jednak, obiektywnie rzecz biorąc, system unitarny zdecentralizowany.
Na pewno można polemizować o tym poziomie tego zdecentralizowania, ale to chyba też Tak, już nie na bardzo. dzisiejszą rozmowę. Można tutaj można włączyć do dyskusji wiele osób, które by się krańcowo wyraziły, że mamy w Polsce centralizm demokratyczny, jak w okresie komunizmu, jak najbardziej. Dokładnie, Oczywiście już. z podkreśleniem centralizmu, a nie demokracji. Tak. Wracając już do tego szwajcarskiego federalizmu i odchodząc na chwilę i od Polski, i od państw unitarnych. Szwajcaria jest na pewno unikatowym krajem pod wieloma względami. Też dlatego tutaj na kanale pojawia się temat Szwajcarii nie po raz pierwszy. Zresztą na naszej stronie też już można było czytać o Szwajcarii i na pewno będziemy wracać do tego państwa. Jak wygląda obecnie szwajcarski federalizm i jak on wpływa na budowanie demokracji bezpośredniej i społeczeństwa obywatelskiego w Szwajcarii? Sprawa jest taka, że w Szwajcarii ten federalizm on się rozwijał przez wieki oddolnie, prawda? Najpierw na terytorium, obecnym terytorium Szwajcarii istniały gminy, niezależne gminy, które z czasem łączyły się w kantony, bardzo krótko to opisując, i oddawały część swoich kompetencji na rzecz kantonu, czyli na rzecz tego szczebla wyższego. Kanton można by porównać do polskiego województwa albo do prowincji w innych krajach, czy dystryktów we Francji i tak dalej. Niemniej jednak to był ten oddolny proces rozwoju federalizmu i w połowie XIX wieku doszło do powstania państwa szwajcarskiego, dokładnie w 1848 roku, i wówczas kantony z kolei oddały część tych swoich kompetencji na wyższy szczebel, czyli na szczebel federacji. A więc przez wieki dochodziło w Szwajcarii do tego oddolnego budowania federalizmu. I ten federalizm szwajcarski jest zapisany w Konstytucji Szwajcarskiej, dokładnie w artykule trzecim. To jest paradoks, bo w polskiej konstytucji, również w artykule trzecim, jest napisane, że Polska jest państwem jednolitym, a artykuł trzeci w konstytucji szwajcarskiej definiuje szwajcarski federalizm, i to jest właściwie tylko jedno zdanie. Tam jest napisane, że kantony są suwerenne, o ile ta suwerenność tych kantonów nie jest ograniczona przez konstytucję i o ile one nie przekazały pewnych praw federacji. I to jest właściwie jedno zdanie, i przy odpowiedniej interpretacji konstytucji to zdanie wystarczy, aby określić całą istotę federalizmu szwajcarskiego, czyli fakt, że kantony są suwerenne. I rzeczywiście tak jest, bo te kantony, one właściwie mają prawa takie jak niezależne państwa. Dlatego one się nazywają nawet, określa się je państwami. Po niemiecku Staat, po francusku l'État, czy po włosku Stato. I one mają naprawdę bardzo, bardzo duże kompetencje. Oczywiście za wyjątkiem tych, jak już powiedziałem, które zostały przekazane na szczebel federacji, a więc polityka zagraniczna, polityka walutowa, dyplomacja, stosunki międzynarodowe i tak dalej. Ale na przykład każdy kanton ma swoją konstytucję, każdy kanton ma swoją policję, kwestia szkolnictwa wyższego należy również do regulacji kantonów i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę historię Szwajcarii, właściwie nie było innego wyjścia, aby stworzyć jakiś system monokulturowy, dlatego że Szwajcaria jest tak bardzo zróżnicowana religijnie, językowo, kulturowo, że właściwie ta opcja federalizmu była idealna i w dalszym ciągu jest idealna. Szwajcaria jest narodem opartym na woli politycznej. Czyli ta państwowość jest więc oparta na tym federalizmie oddolnie. Inaczej to, tak jak powiedziałem, to państwo złożone z różnych mniejszości etnicznych, językowych, religijnych, ono by w ogóle nie było w stanie funkcjonować.
Chociaż ten proces wcale nie był łatwy, ponieważ gminy i kantony były nie tylko zróżnicowane, ale były skłócone przez dłuższy okres czasu, zanim doszło do utworzenia państwa szwajcarskiego. Ale wracając do pani pytania, jak federalizm wpływa na demokrację bezpośrednią? Otóż, jak mówimy o Szwajcarii, to nie możemy mówić tylko o federalizmie, albo nie możemy mówić tylko o demokracji bezpośredniej, bo to są dwa filary, które się uzupełniają, które się zazębiają i które właściwie funkcjonują w symbiozie. Federalizm gwarantuje autonomię, prawda, jednostek regionalnych. Federalizm gwarantuje autonomię szczebla lokalnego i konkretny podział kompetencji. Dlatego dzięki temu systemowi federalnemu jest łatwiej zastosować i rozwinąć demokrację bezpośrednią. Dlatego, że te kompetencje są ustalone, one są jasne i właściwie wiadomo, kto rządzi na własnym podwórku. Stąd dwa filary, które się uzupełniają i ten federalizm niejako wspomaga rozwój demokracji bezpośredniej. Tutaj trzeba powiedzieć, że istnienie kantonu jest zagwarantowane konstytucyjnie. To oznacza, że nie można zlikwidować jakiegoś kantonu wbrew jego woli, ani utworzyć nowego kantonu. Kantony również organizują się w sposób autonomiczny. Oczywiście federacja ustala parę zasad, ale one są bardzo ogólne. Tymi zasadami są zasada równości, wolności i demokracja. I właściwie tyle. Poza tym te kantony organizują się, jak już powiedziałem, same. To jest kwestia kantonów. Ale mówiąc o federalizmie szwajcarskim, nie wolno, naprawdę nie wolno zapominać o gminach, bo gminy są autonomiczne, to gwarantuje również konstytucja, artykuł 50. One są również autonomiczne w kwestii opodatkowania, zaspokajają swoje potrzeby dzięki temu, że są autonomiczne, jeśli chodzi o politykę podatkową, i one są naprawdę rdzeniem, one są jądrem szwajcarskiego systemu politycznego. Wszystko zaczyna się w tym systemie na poziomie gminy. Dlatego ważne jest również gmina nadaje obywatelstwo, ważne jest obywatelstwo gminy. Dlatego powiedziałbym tak, federalizm jest warunkiem pożądanym, jak najbardziej pożądanym dla rozwoju i funkcjonowania demokracji bezpośredniej, ale nie jest warunkiem koniecznym. Można próbować rozwijać demokrację bezpośrednią również w innych krajach, jak na przykład w Polsce, w państwie jednolitym. Ale to będzie utrudnione, dlatego że ten podział kompetencji jest niejasny. Ingerencja państwa na szczeblu lokalnym jest widoczna i jest blokująca. Stąd to trzeba powiedzieć. Niemniej jednak, demokracja bezpośrednia i federalizm, oparty zresztą na subsydiarności, stanowią podstawowe systemowe zasady Szwajcarii. Tak jak powiedziałem, one się uzupełniają, one się zazębiają i one tworzą te dwa podstawowe filary ustroju szwajcarskiego. Zostało tu poruszonych bardzo, bardzo wiele wątków, które też będziemy rozwijać, nawet jak nie dzisiaj, to na pewno przy okazji kolejnych rozmów czy artykułów. To, na czym się chciałam na chwilę właśnie zatrzymać, to na Szwajcarii jako tym kraju wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzykowym, wielokulturowym. Czy w jakiś sposób ten szwajcarski federalizm ułatwia też integrację? Jak właśnie ten szwajcarski federalizm wpływa na różnorodność i czy można mówić właśnie o szwajcarskim federalizmie poprzez integrację? Jak najbardziej. Szwajcarski federalizm jest, może nie jest wyjątkowy, ale charakterystyczne jest to, że on się rozwinął przez integrację. Ja już wcześniej mówiłem trochę o historii. Ta integracja trwała przez wieki, właściwie od XIII wieku. I wspominałem o tych gminach, które były niezależne, potem one się łączyły w kantony, to wszystko była integracja, to był proces integracyjny i wreszcie doszło do
utworzenia państwa szwajcarskiego w połowie XIX wieku, to była też ta dobrowolna integracja. I to jest właściwie bardzo istotne w porównaniu z innymi krajami. Na przykład Niemcy również są państwem federalnym, ale ten federalizm został w Niemczech wprowadzony po II wojnie światowej w 1949 roku, czyli on był niejako narzucony z góry. Tymczasem federalizm szwajcarski nie został narzucony z góry, on nie został ustanowiony odgórnie. Te jednostki polityczne, gminy, kantony, one się integrowały, a więc chodzi tutaj o integrację, one się integrowały oddolnie. Ta integracja była potrzebna. Dlaczego? Po pierwsze, zrezygnowano od początku w Szwajcarii z utworzenia państwa monokulturowego. Dlatego, tak jak pani redaktor mówiła, ze względu na tą różnorodność kulturową, językową i tak dalej, zrezygnowano z wprowadzenia tylko jednego języka urzędowego. Dlatego, aby nie stygmatyzować, aby nie lekceważyć i mniejszości. Właściwie Szwajcaria składa się z wielu mniejszości, różnych mniejszości, i zrezygnowano również z jednej oficjalnej religii w momencie powstawania państwa szwajcarskiego. Po drugie, utworzono właśnie taki ustrój polityczny, który umożliwia podział władzy na katolików i protestantów, między większość niemieckojęzyczną i mniejszości mówiące po francusku, włosku i retoromańsku. A więc mamy do czynienia tutaj z modelem kraju o ogromnej woli utworzenia niezależnego narodu, opierającego się na poszanowaniu mniejszości, na kompromisie i na dialogu. I to jest ciekawe, że w szwajcarskiej konstytucji nie występuje słowo naród, tylko lud. Dlatego, że trudno jest zdefiniować ten szwajcarski naród, jeśli mówimy już w Szwajcarii o narodzie, to właśnie o narodzie woli politycznej, ta słynna wola. I również dlatego państwo szwajcarskie określa się jako tą wielość w jedności. Wielość różnych kultur, religii, języków i tak dalej w jedności. Czyli w konstytucji szwajcarskiej, tak jak mówię, słowo naród nie występuje. I właściwie federalizm, abstrahując zupełnie tutaj od demokracji bezpośredniej, on był szansą na to, aby zintegrować to państwo. Dlatego, że te kantony tworzą niezależne jednostki. One mogą się konstytuować w swoich ramach, nie na dużym obszarze, nie w szerokiej skali, ale właśnie na małym terytorium. I to jest w ten sposób ta integracja jest o wiele łatwiejsza. Natomiast jeśli chodzi o władze centralne, to one są słabe. One są stosunkowo słabe, nie tylko dlatego, że istnieje demokracja bezpośrednia, ale również dlatego, że te jednostki lokalne mają te ogromne kompetencje w różnych dziedzinach. I stąd to właściwie dziwne dla wielu ludzi, dziwna struktura rządu federalnego, który składa się z siedmiu ministrów, którzy właściwie każdy z nich musi reprezentować religię, musi reprezentować inny kanton, musi reprezentować inną strefę językową. Chodzi o to, aby ta reprezentacja była w miarę szeroka i obejmowała cały kraj. Siedmiu ministrów tylko i prezydent, który jest rotacyjny, zmieniany co roku, który właściwie ma tylko funkcję reprezentacyjną i właściwie mało kto ze Szwajcarów wie, powiem prowokacyjnie, kto obecnie jest prezydentem, bo to nie jest istotne. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, to, że właśnie ten federalizm tak naprawdę umożliwił integrację poszczególnych regionów Szwajcarii, bo wydaje mi się, że trochę tak stereotypowo patrzymy na federalizm jednak jako na ten podział, że skoro to jest nie tylko
podział właśnie taki ustrojowy, graniczny i tak dalej, to to jednocześnie, że automatycznie może być podział wspólnoty, więc do tej integracji Tak. gdzieś jest daleko. A tutaj jednak się okazuje, że to też może być sposób na Na integrację, życie, zwłaszcza tak. na życie, tak, zwłaszcza w bardzo różnorodnym, wielokulturowym, wieloetnicznym, wielojęzycznym kraju, kiedy łatwiej jest nam też na pewno zawiązać tą wspólnotowość lokalnie, bo bardziej jakby się łączymy z osobami, które są nam bliżej jakoś w okolicy, w naszej bezpośredniej rzeczywistości, czy na przykład kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów dalej. Dokładnie. Powszechnie się uważa, że najmniejszą jednostką administracyjną i społeczną jest gmina, ale możemy iść dalej i powiedzieć, że to jest rodzina. Tak. Także tu na pewno kolejny ciekawy wątek właśnie o rodzinie jako takiej jednostce społecznej i o tym, jak tutaj nas też to przygotowuje dalej do życia. Chciałam powrócić teraz na chwilę do wątku subsydiarności, bo on był tylko właściwie zarysowany, a to też jest bardzo ważna zasada. W jednym z artykułów pan profesor napisał, ten artykuł można znaleźć na stronie lubbezpośrednio.pl, zasadę subsydiarności łatwiej jest zapisać w preambule konstytucji niż zrealizować w praktyce. Sam artykuł dotyczył Polski, więc tutaj wiemy, że to też zupełnie inna rzeczywistość. Jak wygląda ta praktyka subsydiarności w Szwajcarii? Czy im to się udaje łatwiej niż tylko właśnie zapisanie w konstytucji? I jak właśnie zasada subsydiarności ma się do decentralizacji i federalizmu? Właściwie federalizm jako taki, on się opiera na zasadzie subsydiarności. Cóż to jest ta subsydiarność? To jest zasada subsydiarności albo pomocniczości. Polega na tym, ona głosi, że każda władza polityczna, ona powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające i powiedziałbym nawet pobudzające w stosunku do tych wysiłków, które są podejmowane przez lokalne jednostki, autonomiczne jednostki, samodzielne jednostki. A więc chodzi tutaj o pomocniczość, chodzi o pobudzenie wysiłków, chodzi o wspieranie. Gdziekolwiek jest to możliwe i konieczne, państwo nie powinno odbierać ludziom władzy. Państwo nie powinno odbierać ludziom prawa do samostanowienia. Jeśli są te jednostki administracyjne tego najniższego szczebla, jeśli one, na przykład gminy, jeśli są one w stanie sprawować władzę i podejmować wiążące decyzje z własnej woli i za pomocą własnych środków, za pomocą własnej polityki podatkowej, one powinny to robić. Czyli naczelnym motywem każdej społecznej działalności czy interwencji winno być niesienie pomocy członkom społeczeństwa, a nie odgórna ingerencja, nie niszczenie ich własnej aktywności obywatelskiej, czyli ta zasada subsydiarności stoi w opozycji właściwie do systemu nakazowo-rozdzielczego, który znamy skądinąd, prawda? Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, aby decyzje były podejmowane na jak najbardziej najniższym szczeblu. Jeśli przykład Szwajcarii na poziomie gminy. Jeśli gmina nie jest w stanie podejmować pewnych decyzji, na przykład jeśli musi wybudować drogę, wówczas sięga do pomocy kantonu. Kanton pomaga, dlatego że gmina, to wychodzi poza kompetencje gminy. Natomiast jeśli kanton nie jest w stanie wykonać pewnych zadań, które leżą w jego kompetencjach, ta decyzja czy wykonanie tego zadania przechodzi na poziom federacji. Czyli na przykład kanton w Szwajcarii nie może prowadzić swojej własnej polityki zagranicznej, bo tym się zajmuje federacja. A więc krótko mówiąc, tą subsydiarność czy pomocniczość można sformułować w jednym zdaniu. Tyle państwa, na ile to konieczne i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. Ja bardzo lubię to zdanie. Tyle państwa, na ile to konieczne, na ile to jest naprawdę pożądane i tyle maksimum społeczeństwa, na ile to możliwe.
To jest cała subsydiarność. I co jest ciekawe, my tutaj musimy, pani redaktor wspomniała to moje prowokacyjne stwierdzenie, że łatwiej jest zapisać w preambule Konstytucji tą zasadę pomocniczości niż zastosować w praktyce. Rzeczywiście tak jest, bo w polskiej Konstytucji w preambule jest napisane, jest ujęta ta zasada pomocniczości. To jest ciekawe. A z drugiej strony, jak ktoś zaczyna czytać polską konstytucję, czyta w preambule zasada pomocniczości, subsydiarności, brawo, to bardzo dobrze brzmi. Potem dochodzimy do tego wspomnianego już dzisiaj artykułu trzeciego, który mówi, że Polska jest państwem jednolitym. Czyli ja się pytam teraz, jak się ma jedno do drugiego? To jest trudno powiązać. To nie jest może aż taka wielka sprzeczność, bo tą zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości, można nawet stosować w państwie unitarnym. Tylko problem leży gdzie indziej. Tutaj mamy ten problem dobrej woli rządzących. Jeśli tej woli, dobrej woli rządzących nie ma, to nie ma co mówić o pomocniczości. Jeśli mamy system nakazowo-rozdzielczy, to możemy w preambule napisać nawet 10 razy, że funkcjonuje zasada pomocniczości. Ale przy niejasnym podziale kompetencji ta zasada subsydiarności, ona nie funkcjonuje i to jest problem właśnie państw jednolitych, unitarnych. Dlatego zasada subsydiarności, ona się bardzo dobrze przyjmuje w państwach federalnych. W latach 90. zeszłego wieku była taka kampania w ramach Unii Europejskiej, że będziemy stosować, że Unia Europejska będzie stosować zasadę subsydiarności. Była taka nawet moda na regiony w Unii Europejskiej. Mówiło się, że decyzje muszą wychodzić od gminy, potem przechodzą na następne jednostki administracyjne, potem na państwa i tak dalej. W tej chwili nikt już o tym nie mówi w Unii Europejskiej, bo wiadomo, że w Unii Europejskiej jedyną instytucją demokratyczną, w rzeczywistości pseudodemokratyczną, jest Parlament Europejski. Dlaczego? Dlatego, że on jest wybierany oddolnie. Pozostałe organy w Unii Europejskiej nie mają nic wspólnego z rzeczywistą demokracją. I dlatego tutaj nie ma co mówić o subsydiarności, niestety, w Unii Europejskiej. A poza tym, nawiązując chętnie do Polski, tą zasadę subsydiarności by należało rozwinąć w Konstytucji, nie tylko ją zapisywać w preambule, a poza tym należałoby ją zastosować odpowiednio na poziomach gmina, powiat, województwo i państwo. I tych poziomów jest dość sporo, prawda? Bo są cztery, ale dwa z nich w ogóle nie są ujęte w Konstytucji Polskiej. Pani redaktor, pani może szukać słowa powiat albo województwo w polskiej konstytucji. Nie, nie ma. Dlatego mamy z jednej strony tą preambułę, pomocniczość, z drugiej strony artykuł trzeci, państwo jest jednolite, z trzeciej strony brak konkretnej definicji powiatów, województw, także jeśli chodzi o polskie warunki, właściwie tą subsydiarność możemy zapomnieć. Na pewno usłyszeliśmy tutaj bardzo wiele zalet państw federalnych, na przykładzie Szwajcarii, ale czy też obecnie Szwajcaria stoi przed jakimiś wyzwaniami, wyzwaniami właśnie przed szwajcarskim federalizmem i demokracją, czy są jakieś postawione? Właściwie te wyzwania, one są prawie zawsze te same. I one są bardzo, bardzo podobne do tych wyzwań, które znamy w Polsce. Oczywiście te wyzwania czasem się zmieniają, jedne odchodzą, inne przychodzą, ale generalnie stałym wyzwaniem dla Szwajcarii jest Unia Europejska. Unia Europejska, bo Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, Szwajcaria jest Tak. neutralna i tak dalej. Stałym wyzwaniem jest Unia Europejska, która od lat stara się narzucić Szwajcarii swoje prawo i swoją politykę i swoją dominację. I tutaj jest ciągła walka i Unia Europejska, która nie potrafi zrozumieć istoty demokracji bezpośredniej, albo nie potrafi, albo nie chce. Czy to jest to ciągłe wyzwanie, to ciągła dyskusja, ciągłe debaty i ciągłe
rozmowy z Unią Europejską, które się wcale nie posuwają do przodu. To jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest oczywiście wojna na Ukrainie. To jest też wyzwanie, choćby dlatego, że Szwajcaria jest krajem neutralnym i ma wielkie, wielkie problemy z dostawami broni dla Ukrainy. I trzecie wyzwanie to jest imigracja. To jest również podobnie jak to jest imigracja uchodźców i tak jak pani widzi, że te wyzwania są podobne do wyzwań polskich. Niemniej jednak różnica polega na tym, polega na różnym podejściu do rozwiązania tych problemów. W Szwajcarii te problemy rozwiązuje się z udziałem obywateli, a w Polsce jako suwerena, a w Polsce rozwiązuje się je bez udziału obywateli. I to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy obydwoma systemami politycznymi, o których nie mówiliśmy wiele, ale mamy z jednej strony tą polską semidemokrację albo tą demokrację parlamentarno-elitarną, zwał jak zwał, a z drugiej strony demokrację bezpośrednią Szwajcarii. Jeśli chodzi o ustrój polityczny, muszę powiedzieć, że w Szwajcarii nie ma żadnych wyzwań. On jest sprawdzony i funkcjonuje niezmiennie od 175 lat. Właściwie mam nadzieję, że tak będzie nadal. Ten system się sprawdza i on nie jest idealny. On nie jest absolutnie idealny, ale trudno jest pokazać na świecie lepszy system. Idealny nigdy nie będzie, bo społeczeństwo jest zróżnicowane i zawsze będzie mniejszość i zawsze będzie większość przy każdej decyzji, także ideału nie ma. To tak samo zresztą jak z demokracją. W każdym razie widzimy, że Szwajcaria stoi przed podobnymi tak naprawdę wyzwaniami jak Polska czy Unia Europejska, ale metody na rozwiązywanie tych problemów, na sprostanie tym wyzwań mamy różne. Czego właśnie jako Polacy oraz jako Europejczycy możemy się uczyć od tych rozwiązań Szwajcarii, które są wypracowane przez stulecia, bo przecież ten federalizm w Szwajcarii, tak jak zresztą pan powiedział, on się rozwijał przez wieki, umożliwiając i ułatwiając jednocześnie współistnienie bardzo różnym grupom społecznym. To prawda, tak się zastanawiam. Właściwie problem jest taki, że z jednej strony mamy Szwajcarię, która opiera się na tych dwóch kilka razy wspomnianych filarach federalizm i demokracja bezpośrednia, z drugiej strony mamy tą młodą polską semidemokrację. W Szwajcarii funkcjonowało coś takiego w historii jak wiekowa socjalizacja obywatelska. Poza tym była ta polityczna wola narodu, który stanowi, jakby nie było, ostatni szczebel decyzyjny w państwie. Albo jak to woli, skuteczną opozycję do tak zwanej władzy. Poza tym nie wymienia się takich cech, albo rzadko się je wymienia, jak dyscyplina i pracowitość, potem współodpowiedzialność za państwo i za siebie, czyli ta rozbudowana tendencja do samostanowienia o sobie, skłonność do kompromisów, akceptowanie poglądów przeciwników politycznych. To widzimy w Polsce niestety rzadko. Poza tym korzystna sytuacja geopolityczna, to też trzeba powiedzieć, neutralność. I wreszcie powiem nawet, co może to się wydaje niektórym śmieszne, ale mentalność Szwajcarów i edukacja obywatelska. To, co robi właściwie Instytut Demokracji Bezpośredniej w tej chwili, edukacja obywatelska. I właśnie splot tych cech, on sprawił, że ten system funkcjonuje z powodzeniem już te 175 lat. Ale wracając do pytania, czego moglibyśmy się nauczyć od Szwajcarów? Pewnych cech już nie nadrobimy. Ale może wcale nie musimy ich nadrabiać. Poza tym każdy kraj powinien mieć swoją własną drogę rozwoju, która powinna być oparta na własnej historii, na własnej kulturze politycznej i na geopolityce i tak dalej. Ale mi się wydaje, że powinniśmy się zastanowić nad wprowadzeniem zapisów do konstytucji, które by umożliwiły najbardziej możliwe i najbardziej szerokie wciąganie obywatela w proces decyzyjny. To jest istotne. Tego powinniśmy się uczyć od Szwajcarów. Obywatela jako suwerena. Chodzi mi o
o to, aby te przepisy były skuteczne, aby one pozwoliły na efektywną kontrolę rządzących przez rządzonych, prawda? Czyli krótko mówiąc, chodzi mi o to, aby polscy obywatele mieli możliwość współdecydowania z jednej strony i z drugiej strony kontroli nad rządzącymi na każdym szczeblu administracyjno-politycznym, a więc na szczeblu lokalnym i na szczeblu państwowym. I to nie na zasadzie jałmużny, jak na przykład referendum o relokacji uchodźców, bo to jest pewnego rodzaju jałmużna od rządzących. Możecie teraz w jednej sprawie zadecydować, tak to wygląda. Nie, nie. Chodzi mi o to, aby była możliwość podejmowania decyzji w ramach referendum z automatu, z urzędu. Czyli konkretnie chodzi mi o wprowadzenie instytucji referendum obligatoryjnego, obowiązkowego w ważnych sprawach, tak na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu państwowym. Bo demokracja bezpośrednia, niektórzy niestety w Polsce błędnie rozumują, że to ona może wynikać, decyzje mogą wynikać ze strony społeczeństwa tylko na zasadzie inicjatywy, przez żmudne zbieranie podpisów. Nie. Jest inna możliwość do samostanowienia, do współdecydowania. To chodzi mi konkretnie o referendum obligatoryjne, które, tak jak już powiedziałem, funkcjonuje z urzędu, z automatu. W tej sprawie musi być przeprowadzone referendum. Przykład na poziomie gminy w ramach inwestycji od pewnej kwoty musi zostać przeprowadzone referendum. To byłoby naprawdę dokładnie idealne, bo wtedy nie chodzi już o samo to współdecydowanie, tylko chodzi o to, o kontrolę. Dlatego, że Rada Gminy, Rząd Polski czy władze wojewódzkie zastanowią się, aha, czy podejmujemy się tej decyzji, czy ryzykujemy jakąś korupcję, czy chcemy naprawdę tego, bo przecież oni nie śpią, oni czuwają. Oni, ci, to społeczeństwo, prawda? Oczywiście brakuje w Polsce federalizmu, dlatego nie możemy marzyć o demokracji bezpośredniej w stylu Szwajcarii. Niemniej jednak możemy wprowadzić z czasem system hybrydowy, komplementarny, z silnymi instrumentami demokracji bezpośredniej. Tego bym sobie życzył dla Polski i dla Polek i Polaków. Zaczęliśmy od szwajcarskiego federalizmu, a kończymy tak naprawdę rozmową na temat tego, jak budować społeczeństwo obywatelskie i rozwijać demokrację bezpośrednią w Polsce. Także tym chyba optymistycznym akcentem i kilkoma pomysłami na dzisiaj będziemy kończyć, a w tym duecie będziemy się tutaj spotykać już teraz regularnie. Także jeśli macie jakieś konkretne pomysły, to taki apel do widzów, do widzek na tematy, które miałabym poruszyć z profesorem Matyją, to dajcie nam koniecznie znać. Oczywiście my też mamy bardzo wiele różnorodnych pomysłów, ale chcemy chyba przede wszystkim odpowiadać na te potrzeby, które są, także możecie czy to do nas pisać wiadomości, czy po prostu skomentować. A panu profesorowi bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia. Dziękuję, pani redaktor. Do usłyszenia.